Witamy na kolejnych zawodach w Łodzowie organizowanych przez klub 9 mm z Białegostoku i stowarzyszenie WIS z Łodzowa. Pogoda, jak widać, dopisuje, frekwencja jest dobra. Cel zawodów, no musimy cyklicznie organizować takie zawody, ponieważ jako strzelcy sportowi musimy zaliczyć określoną ilość zawodów w roku. Zaczęliśmy mniej więcej około godziny 10. Te zawody, jak gdyby każdy z nas musi zaliczyć, ze względu na to, że musimy mieć określoną ilość zawodów w roku. Jeżeli organizujemy takie zawody, to właśnie głównie z tego powodu, żeby każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności. Poza tym mamy ranking, więc będziemy na pewno robić jakąś prezentację. Dzisiaj broń krótka, kaliber 9 mm. Jak zwykle u nas cały przekrój od CZ-ek, Glocków przez Berettę i kilka innych modeli. HK zdecydowanie. Broń długa. Mamy Kałasznikowa, mamy SKS-a, karabin Simonowa. On był kiedyś wykorzystywany przez kompanię reprezentacyjną. Bardzo celna broń. No, można powiedzieć, że celniejsza od Kałasznikowa. Zobaczymy, jak wyniki. Myślę, że jak zwykle poziom będzie wysoki. Mamy sporo gości spoza Sokółki, Łozowa, Dąbrowę. Przyjechało też wiele osób z Białegostoku. No, zaczyna się to robić coraz bardziej popularne. No i oczywiście zapraszamy też na strzelnicę drugą, którą mamy w okolicach Moniek. Tam już jest długa oś, 300 metrów. Można się sprawdzić z innych rodzajów broni, ale też na krótkie dystanse możemy tam strzelać.